Cześć, Moby, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie trochę taki lifestyle'owy odcinek, dosyć lekki, przyjemny. I pytanie główne, czy warto kupować w outlecie? Tutaj przed Wami są cztery produkty, które kupiłem w outlecie, chociaż w tym roku było ich dużo więcej. I na razie na żadną bombę nie trafiłem. Więc na pytanie, czy warto kupować w outlecie, powiem tak, tylko trzeba kupować z głową. Zawsze cena jest adekwatna do stanu. Nigdy nie jest tak, że jak zapłacicie bardzo niską cenę, to ten produkt z outletu będzie bardzo dobrej jakości, czy niezniszczony, czy bez rys. Czytajcie bardzo dobrze opisy. Tam najczęściej duże sklepy podają bardzo konkretnie, jaki jest stan produktu, co się z nim działo, czy jest po serwisie, czy po zmianie oprogramowania, czy po zmianie elementu jakiegoś, na przykład w komputerze, czy w smartfonie. Czy posiada jakieś rysy na wyświetlaczu, jeżeli chodzi o smartfon, jak był używany. Naprawdę jest sporo różnych szczegółów. Niektóre sklepy też dodają od razu zdjęcia rzeczywiste, co bardzo ułatwia nam sprawę. Słuchajcie, moje ostatnie zakupy. 25 zł. PS4, Transformers Devastation. Eurocom.pl, outlet. Powiem Wam ciekawą rzecz, która jest w Eurocom.pl. Dlatego, że tam ceny, płytę sobie obejrzymy od razu, tam ceny w outlecie uzależnione są od cen produktów. Więc jeżeli macie promocje na jakieś produkty pełnowartościowe, nowe, to tak samo cena spada na produkty outletowe. I to jest bardzo fajne, dlatego że w niektórych sklepach macie tak, że jak macie produkt nowy, zafoliowany, i macie też produkt outletowy, to jeżeli jest promocja na produkt nowy, to czasami produktowy jest tańszy od produktu outletowego. W Eurocom.pl najczęściej cena też schodzi w dół. Gierka. Mała sprawa. Płyta. MSI Z170A PC Mate. Z XCOMu. Słuchajcie, tu jest w ogóle bardzo fajna sprawa, dlatego że XCOM mam niedaleko, więc odbieram wszystko osobiście i tak najlepiej jest odbierać rzeczy z outletu, chociaż w tej chwili Eurocom.pl nie daje takiej możliwości, tylko wszystko przychodzi kurierem, natomiast można to zwrócić. Jeżeli chodzi o odbiór osobisty, tak jak ja biorę rzeczy z XCOMu, po prostu przychodzi to do XCOMu, oglądam sobie tam i podejmuję decyzję na miejscu, czy towar jest na tyle dobry i dobrej jakości, czyli niezużyty, że mogę go kupić. Płytkę kupiłem za 199 zł w outlecie. Potem co prawda miały taką regularną cenę też produkty jako nowe. Ale właśnie, słuchajcie, poszedłem po tą płytkę, no to myślałem sobie obejrzę, zobaczę jak tam wszystkie podzespoły wyglądają, czy jakiś nie ma ścieżek przepalonych, uszkodzonych elementów ruszających się i tak dalej. A zaskoczyły mnie po prostu plomby na produkcie, normalne, firmowe plomby na produkcie. Także produkt, na przykład ta płyta weszła do outletu, ale po prostu zeszła z półek sklepowych i weszła do outletu nie jako produkt używany, tylko jako produkt całkowicie nowy. Kolejną rzecz, jaką kupiłem w XCOMie, to jest Lenovo Yoga 3. To już było 2 lata temu. Ten laptop już naprawdę troszeczkę ma. I jedynym mankamentem jego to była ta rysa, która jest do tej pory. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. Tutaj jest taka jedna ryska. Słuchajcie, nie było tych przebarwień, które są w tej chwili, bo to niestety już moje użytkowanie. Tutaj rysy od spodu, to też już jest moje użytkowanie. Również tutaj nie było żadnych kompletnie rys. Produkt miał, o tutaj jeszcze jest jedna folia, patrzcie jak się zaczepiła i jeszcze została. Na drugim zawiasie nie było folii, na tym była folia, słuchajcie. Ekran bez żadnych problemów, bez żadnych bad pikseli, klawiatura nieuszkodzona. Wszystko jak stan nowy. Jeszcze wracając do Eurocom.pl, tam zawsze patrzcie w pierwszej kolejności na produkty z outletu, które mają stan doskonały. Dlatego, że najczęściej w nich produkt w środku jest nowy, a uszkodzeniu uległo pudełko podczas transportu. Nie są to najczęściej produkty po jakichś naprawach. Natomiast tam są niższe stopnie, chyba bardzo dobry i dobry. Tych dobrych to bez osobistego obejrzenia to bym się troszeczkę wystrzegał, ale też na pewno możecie coś trafić. No i słuchajcie, i wracając do tego laptopa, XCOM też bardzo fajnie wszystko podaje, dlaczego jest produkt w outlecie, z jakiego powodu jest przeceniony, co się z nim działo. Ja nie biorę rzeczy, które są już po wymianach serwisowych, jakoś troszeczkę nie mam do tego zaufania.
Natomiast biorę te, które są na przykład przecenione po zwrotach 14-dniowych, ewentualnie z powodu jakichś tam rysek na obudowie czy innych częściach, które i tak wiem, że w ciągu miesiąca i tak się mi porysują, więc nie ma z tym problemu. Laptop jest 2 lata przeze mnie dosyć mocno użytkowany i naprawdę dalej spełnia swoją rolę, a był przeceniony w stosunku do nowego produktu mniej więcej o 30%. Cały materiał powstał dlatego, że kupiłem kolejny produkt z outletu, tym razem znowu z euro.com.pl. Jak widzicie, cena, która była sklepowa, jest to 229 zł. Jest to Logitech G402 Hyperion Fury. Cena w outlecie 115 zł. Stan opisowy doskonały. Od groma naklejek, jak widzicie, pudełko trochę porysowane, ale zajrzyjmy, jak wygląda sama myszka. Produkt doskonały. To i tak powinien być. Nawet papierologia się znalazła. I spójrzcie. Mysz w stanie naprawdę idealnym. Teraz pytanie, czy ona była u nich tam na stędzie, czy to był zwrot jakiś 14-dniowy, tego niestety tu w euro.com.pl nie ma. Natomiast jeżeli w euro.com.pl macie napisane, że stan jest idealny, znaczy stan jest doskonały, to znaczy, że produkt jest praktycznie nowy, a jedynie opakowanie może być lekko podniszczone. Także 115 zł za myszkę wartą 230 zł. Uważam, że bardzo dobra cena, jak za produkt outletowy. Kolejną rzeczą, którą kupiłem, to było gdzieś kwiecień, maj, jak wszystkie karty graficzne były jeszcze drogie, to było Inno 3D GTX 1060 3GB dla syna z outletu EMAG. I tak samo, ja wtedy za to zapłaciłem mniej więcej 850 zł, a te karty chodziły po około 1050-1100 zł. Karta do tej pory chodzi cicho, bez żadnych problemów, różnie się nie wyglądała na kartę jakkolwiek używaną. Prawdopodobnie też 14-dniowy zwrot, może ktoś się naczytał za dużo, że 3 GB pamięci VRAM są zbyt słabe do kart 1060 i dlatego po 14-dniowym jakimś tam testowaniu oddał ją. Pudełko było widać, że otwierane i nic więcej. Co jakiś czas przeglądajcie sobie outlety, jeżeli szukacie jakiejś okazji, bo naprawdę to jest czasami dużo lepiej kupić w outlecie niż kupić jakiś sprzęt używany. Sprawdzajcie gwarancje. Bardzo często są normalne 24-miesięczne gwarancje producenta lub 24-miesięczne rękojmie sklepu. Także wtedy na przykład dla firm jest to rękojmia rozszerzona. Jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to subujcie. Jeżeli macie pytania o jakieś produkty outletowe, zadawajcie w komentarzach, z chęcią Wam na nie odpowiem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. I nie bójcie się produktów outletowych, ale kupujcie je z głową.